Cześć, czołem, moi kochani. Witam was serdecznie po krótkiej przerwie od nagrywania. Herbatka wypita, po kebabie. Dzisiaj macie wtorek i nie pozostaje mi nic innego, jak rozwijać swoją jakże wspaniałą firmę. No, zbieram kasę na nową ciężarówkę. Tak jak mówiłem, kupię ją nie dla siebie, ale kupię ją dla pracownika, żeby było taniej, żeby było lepiej. I skorzystałem oczywiście z Google Mapa, żeby sobie znaleźć pewną miejscowość, która gdzieś tutaj się znajduje. Gdzieś tutaj chyba, gdzieś, nie pamiętam. Poczekajcie, muszę znaleźć miejscowość. Czy jestem ślepy i nie mogę znaleźć miejscowości? Ach, no tak, jestem oczywiście upośledzony, przecież Helsinki są w Finlandii. Tylko czy możemy znaleźć jakąś misję z Helsinek? Aha, nie ma. Bo wiecie, ja generalnie... Aha, bo on mi tutaj daje tylko trasy, które mam ze swojego garażu. Pamiętam, że wybrałem garaż w Warszawie. Więc tak naprawdę to komplikuje sytuację, bo jak nie mam własnej ciężarówki, to de facto nie mogę się przenieść w inne miejsce. Zobaczymy jeszcze raz. Słuchajcie, garaż, dealer, Iveco, Eurotrack. Miałem taką listę, gdzie to nie są te ci dealerzy, bo szukam, słuchajcie, najtańszej ciężarówki, Wiadomix, nie? Wiedeń, Frankfurt, Rzym, Bukareszt, ale tu nie mam tych miast. Raczej ich nie znajdę. Według dystansu. No, tak, bo długość trasy mi się pokazuje maksymalna, jaką mogę zrobić, nie? Jest to niby proste, łatwe i tak dalej, ale tych miast tutaj nie mam. W związku z tym będę zmuszony kupić inną ciężarówkę, ale zastanawiam się, gdzie pojechać w takim układzie. Bo to nie musi być długa trasa. Może być to trasa po prostu taka, która będzie jakoś tam przyjemna, będzie miała ładne widoczki, tak? Jesteśmy troszkę przez to zamknięci do pewnych lokacji, ale to nie znaczy, że mamy się źle bawić. Po Polsce jeździ się słabo. Gdańsk, Sztokholm. No trasa nic nie wnosi, bo jest krótka. Zobaczmy z tych dłuższych, co możemy zrobić. Taką trasę już robiliśmy. To troszkę bez sensu. Gdańsk, Szczecin. To może być ciekawa trasa. Wzdłuż wybrzeża, z Gdańska do Szczecina. To może być ciekawe, słuchajcie. To może być ciekawe zlecenie. Robimy je. Zobaczymy, ile mi zajmie. Te odcinki nie muszą być długie. Będę starał tak się w okolicach pół godziny uwijać. No w tej chwili chyba najtańsza ciężarówka, jaką mogę kupić, to jest chyba 112 tysięcy, więc dużo. Nie chciałbym aż tyle wydawać. Bo to dużo kredytu. Mam teraz tylko chyba Mercedesa odkrytego. Oraz chyba Scanie. Więc tak naprawdę tanio nie będzie. Chciałbym to Iveco, żeby było taniej, ale właśnie problem są te lokacje. No, mam garaż w Warszawie, więc jestem tak w granicach Polski trzymany. Z racji moich krótkich tras. I chyba muszę się do tego jakoś przystosować. Dawno nie byłem w ogóle w Trójmieście. A to są zawsze ładne rejony. Polska w ogóle jest ładna. Nie do końca rozumiem, czemu czasem tak narzekamy. Polska, Warszawa, Kraków, Wrocław, te wszystkie miasta są śliczne. Tylko trzeba wiedzieć, gdzie szukać.
Ale dobrze, jedziemy, słuchajcie, do Szczecina z Gdańska, więc w teorii jedziemy wzdłuż wybrzeża. Oczywiście tak wiem, Szczecin nie jest nad morzem, ale jest stosunkowo blisko morza. Jestem chyba nigdy nie jechałem tą trasą. Jestem ciekawy, czy w jakimś momencie będzie widać wodę. Morze Bałtyckie. Pewnie nie, ale byłoby fajnie, gdyby tak było. Liczę, że mój pierwszy odcinek po długiej przerwie od nagrywania / streamowania został przez Was przyjęty dobrze. Ta Scania jest fajna, to jest to, co ma ten taki, no, to ten model Scania. Jaki to jest model? Ciekawe, czy to się wpisze nazwa tej ciężarówki, ale chyba nie ma. Trzeba będzie przeczytać na boku pojazdu zaraz. To jest często pojazd, który jest jako pierwszy, ale pamiętam, że nam się właśnie w środku bardzo podobała i wskaźniki, i dystans. W środku naprawdę wygląda kozacko. Podobały mi się zegary i sam środek wypełnienie, mówiąc kolokwialnie. Boże, jak tu jest stromo. Kto wymyślił te drogi? Teraz przy renderowaniu tego odcinka będę robił miniaturki do pierwszego, drugiego i pewnie kolejnych odcineczków. Czekam, aż mi się pranie odwiruje. Jak tak się stanie, to ja go zwieszam i potem się mi okaza budowlankę będę zrywał PCV z podłogi. Tak, w XXI wieku miałem pod panelami w salonie PCV, także grubo. Grubo było, muszę je zrzucić, muszę je wynieść. A nie mam trochę siły, bo już byłem w pracy, bo już byłem na siłowni, ale wiecie, jak mam możliwość, a mam, to chcę trochę, że tak powiem, kolokwialnie pomóc panu od remontów, żeby to szybciej i sprawniej szło. No, nikt nie lubi mieć w mieszkaniu, mówiąc kolokwialnie, burdelu, więc też jak też tak umówieni nieoficjalnie, że on ma robić, a my sprzątamy. Znaczy ja w sumie tak gruz wynosiłem, panel ja wynoszę i tak dalej, żeby on mógł się skupić na robocie. Też tak mi się wydaje, że nie będę widział morza. Ale jak ktoś z Was nad morze jeździł, to wie, że o właśnie, wiatraki są takim znakiem rozpoznawczym tego rejonu. Jest ich bardzo dużo. I dosyć klimatycznie to wygląda, muszę przyznać. Też tak trochę głupio po polskiemu zacząłem, bo tak naprawdę garaż w Polsce to nie jest dobry. To nie jest dobry prognostyk. No właśnie, właśnie o to chodziło. Już na pewno się teraz Stefcia i Gancia cieszą. To nie jest dobry początek, bo tutaj są te drogi kiepskie. Trzeba było w Niemczech zacząć już. Szczególnie, że gramy na singlu, więc nie grozi nam korek jak w Dauwen na przykład. No i gdyby to była moja ciężarówka, to bym już płakał teraz, bo cały zysk bym stracił na naprawy, a w tej sytuacji nie jest tak źle.
No taka czołówka z Iveco to nie lada przygoda. No i widzicie, skończyło mi się właśnie pukanie. Dojedziemy chyba na miejsce i włączymy wirowanie, ale zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Zobaczymy ile jeszcze wypadków przede mną, na pewno dużo. Mistrz kierownicy po prostu. Jak widać, przepisy drogowe są mi niestraszne. No i nie wiem, czy tak naprawdę to nie będzie wyglądało w ten sposób, że będę nagrywał jedną trasę każdego dnia, bo w każdym odcinku, bo w sumie to tak patrzę, minęło 10 minut odcinka ponad już, bo na początku troszkę gadałem i włączyłem stopera. A podejrzewam, że jeszcze będę z 15 minut jechał. Więc to na razie będą takie właśnie krótkie trasy, słuchajcie. Ale też plus jest taki, że jak to tak będzie szło jak idzie teraz, to tak naprawdę będzie co odcinek jeden poziom. Więc to też jest duży plus. Słuchajcie. Oho, i policja. Pukanie włączone, teraz jeszcze podejrzewam, tylko praleczkę odwirujemy i podejrzewam w związku z tym podczas wygrywania nagramy jeszcze jeden odcinek, żeby był 3, tak do środy włącznie i to mi pozwoli troszkę odetchnąć i w poniedziałek po prostu nie wiem, że nie będę mógł nic nagrać, więc albo raczej nie będę mógł nic nagrać, więc będzie możliwość, żeby zrobić sobie taką krótką przerwę i dopiero we wtorek usiąść. Tak mamy dzień zapasu. A to zawsze, zawsze myślę pozytywne, jeżeli chodzi o nagrywanie odcinków. Chciałbym kiedyś wrócić może bardziej do odcinków, a nie do strumyków, tylko też do odcinków to też potrzeba kurka wodna, fajną gierkę. To nie jest takie proste. Bywały takie czasy, że nagrywałem, nie wiem, Gizena, Rimworda na odcinki, a streamowałem inne gry. Da się to zrobić. Może zrobię na przykład dwa strumyki z jakiejś gry na przykład w tygodniu, a czy z jakiejś gier, a inne znowu nagrywać na odcinki. To wszystko jest możliwe, tylko czas, czas i jeszcze raz czas. Natomiast no teraz, w tej sytuacji materialno-domowej, jaką mam, to tylko nagrywanie odcinków wchodzi w grę.
powinniśmy go wyprzedzić. Jazda pod prąd w tej chwili nie straszna, bo to jest 60 euro. Znaczy jest to sporo, no 60 euro to jest sporo kasy, ale wiecie, jak trzeba, to trzeba. Ja sobie muszę przestawić to, żeby lusterko widzieć bardziej, nawet tak. Nie pytam, gdzie to się robiło. Ale to zrobimy, jak dojdziemy do menu. Jak dojdziemy na miejsce. Stało się 100 km czyli jakieś 7 minut trasy. Czyli akurat 20 kilka w sam raz, żeby skończyć. Na razie nie będę robił dłuższych tras, bo czas. Bo możliwości są, jakie są. Czy to jest za miasto teraz? A nie chcę patrzeć na mapę. Chociaż nie, zobaczymy, czy to w ogóle jest jakieś miasto. To jest w sumie ciekawe. Pamiętajcie, że gramy na singlu, więc można sobie na takie rzeczy pozwolić. Ach, to jest po prostu gdzieś pomiędzy, nie na tej. Jest to jakaś wieś, ale. Ale nie nazwana. Dobrze, jedziemy dalej, słuchajcie. I myślę, że po tej trasie już tą ciężarówkę kupimy, bo też szkoda chyba czasu. Niech ten mój pracownik zacznie jeździć. Niech ten mój pracownik zacznie w końcu zarabiać na mnie. Kurka wodna. Tak, wiem, jestem idealnym kierowcą. Jestem najlepszym kierowcą w ETS-ie na polskim YouTubie oraz na mołdawskim. Także nie musicie mi gratulować. I zapala się to przy okazji. Bo na multiczku już by mnie wywalili już dawno.
Nic tam nie jedzie. Dobrze, dobrze, dojedziemy. Słuchajcie, w te 20 minutach i to też jest pozytywna informacja. Pewnie jeszcze parkowanie mi zajmie z 20 minut, ale to coś, do czego moi wierni widzowie powinni się już przyzwyczaić. Spróbuję może zaparkować tyłem, chociaż nie wiem, czy mam tyle czasu. Ale zobaczymy. Zawsze troszkę ekspa. Na początku jest to, myślę, ważne, więc jak to będzie jakaś taka przyzwoita miejscówka parkingowa, to tak zrobimy. Zobaczymy. Odkryłem miasto Szczecin. Na chwilkę stanę i zobaczę mapę, bo może tam jest jakiś salon, który można odwiedzić. Są dwa punkty, więc je odwiedzimy, słuchajcie. To oznacza, że jeden z nich to jest salon. Na pewno nie jest to Iveco. Ale każdy nowy jest spoko. Kolejny raz zapominam o hamowaniu. Nie ogarniam tego. Za długo nie grałem w ETS-a i paradoksalnie proste sterowanie jest dla mnie jeszcze skomplikowane właśnie z racji tego, że nie ogarniam drogi hamowania. To jest dla osób, które grają w ETS-a, no to wiedzą, że to jest bardzo duży błąd. Bo przecież te pojazdy nie reagują jak samochody osobowe, tak? Cześć, Kęcie, dzień dobry. Zaraz skończę odcinek, ale pewnie zaczniemy też drugi. No, idziemy. Co nam słuchać ciekawego u ciebie? Piwo na wodzie. Jak to piwo? Co? Jak to piwo? Jak to piwo? No, usłyszałem, że pijesz piwo. Bardzo cię kiepsko słyszę. No, nie cały czas piwa, tylko może dwa, trzy razy na miesiąc. No, może nawet rzadziej. No to ładnie. No to nie tak trochę częściej piwa. Rancia, ja cię kurczę, bo ja w ogóle nie słyszę, wiesz? Strasznie przerywasz. Mówię, że zaczęłam sobie kupować smakowe piwo. Smakowe, czyli jakiś somek zbija, albo inne coś. Tak zwane orężatki. Dobra, spróbujemy zaparkować jak normalny kierowca.
Może się uda. Oczywiście nie za pierwszym razem, ale... Nie, nagrywam odcinek. Już byłeś na głosowaniu? Tak, po pracy, no. Domyślam się, na kogo po swoim obserwowaniu strony na Facebooku. Obserwuję różne dziwne strony. Ale to się można zobaczyć na moich poglądach. Nie trzeba wcale obserwować, nie stalkować na Facebooku wcale. Dobrze, będzie to, czy będzie czwarty poglądem? Myślę, że na tego, kogo zagłosowałeś, to poparłabym tak samo. Ale co z tego, jak nie wygra? Tego nie wiadomo. Co niby nie? Chyba, że będą głosować. Nie, no, przez sondaże nie kłamią tak bardzo, więc raczej to nie jest kwestia fałszowania tego, jak ludzie zagłosują. Słuchajcie, ale to jest inna historia. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Muszę iść włączyć wirowanie i zapewne zaraz jeszcze jeden odcinek nagramy. A teraz wam bardzo dziękuję. Ja pożegnaj się. Pożegnaj się. No to tak. Też wam bardzo dziękuję i do zobaczenia. Hej, hej.